Za nami 11. gala ambasadorów Wałbrzycha. Poznaliśmy 3 nowe nazwiska osób, które dzięki swoim dokonaniom stali się dumą naszego miasta. Podczas aukcji charytatywnej pobito kolejny rekord, dzięki czemu ponad 400 tysięcy złotych trafi na rzecz pomocy chorym dzieciom. Pierwsza gala ambasadorów Wałbrzycha odbyła się w 2012 roku. Od tamtej pory do grona ambasadorów dołączali znani aktorzy, politycy, dziennikarze, artyści czy sportowcy. Wszystkich łączy, że na jakimś etapie swojego życia byli związani z naszym miastem. W tym roku kapituła zdecydowała się wyróżnić 3 osoby: Tomasza Marońskiego, Damiana Raciniewskiego i Annę Wieczór. Kim są nowi ambasadorzy Wałbrzycha? Tomasz Maroński to polski artysta i ilustrator od urodzenia związany z Wałbrzychem. Zyskał uznanie renomowanych wydawców w Polsce i za granicą, tworząc ilustracje do książek, artbooków, czasopism oraz gier komputerowych i planszowych. Nie tylko ilustruje, lecz także tworzy koncept arty, logotypy i projektuje okładki albumów muzycznych dla znanych zespołów. W 2020 roku artysta rozpoczął tworzenie modeli, które umożliwiają podziwianie Dolnego Śląska w miniaturze, w tym średniowiecznego książę oraz podziemi, które się pod nim znajdują, a także lisiej sztolni w starej kopalni. Kiedy myślę o Wałbrzychu, to myślę o słowie dom, bo zawsze był to mój dom. Założyłem tutaj rodzinę, mam nadzieję, że mój syn również tutaj założy rodzinę. I bardzo dużo rzeczy, wszystko praktycznie, co przeżyłem do tej pory związane ze sztuką, czym mogę się pochwalić, to powstało w Wałbrzychu. W pamięci utkwiły mi przede wszystkim moje wycieczki do Empiku, które były naprzeciwko mojej szkoły Technikum Energetycznego na Alei Wyzwolenia. Tam podpatrywałem, jak wygląda sztuka w magazynach, na okładkach książek, i to mnie tak naprawdę zainspirowało do tego, żeby się pokazać większej publice. Dlatego też zostałem ilustratorem i do tej pory wykonuję tego typu zlecenia. Damian Raciniewski od 3 roku życia związany z miastem Wałbrzych, a konkretnie z dzielnicą Nowe Miasto, gdzie mieszkał przy ulicy 22 lipca, obecnie 11 listopada. Swoje życie zawodowe rozpoczął od pracy dla największych marek francuskiej firmy Legrand, a następnie dla spółki należącej do amerykańskiego General Electric. W wieku 30 lat zmienił pracę w korporacjach na rzecz własnej działalności, która polegała na sprzedaży praw do wizerunku sportowców. W niedługim czasie reprezentował już nie tylko pojedyncze osoby, ale również m.in. klub FC Barcelona czy Formułę 1. Na tym sukcesie jednak nie poprzestał. Założył firmę w USA zajmującą się komercjalizacją praw do wizerunku największych gwiazd Hollywood. Wałbrzych to dla mnie dzieciństwo, Wałbrzych to dla mnie moja mama, mój świętej pamięci tata. Wałbrzych to szkoła podstawowa 22, to energetyk, to koszykówka, to Nowe Miasto, to miejsca, w których się wychowywałem, w których grałem, bawiłem się w puchę, w podchody, w chowanego. Piękne, fajne, stary czas. Górnik Wałbrzych w serduchu od zawsze, na zawsze. Anna Wieczór to urodzona w Wałbrzychu artystka wielu talentów. Reżyserka teatralna, filmowa, operowa i radiowa, scenarzystka oraz coach. Ukończyła Wałbrzyskie 3 Liceum Ogólnokształcące, a także Państwową Szkołę Muzyczną 2 stopnia w klasie fortepianu. Absolwentka m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Solskiego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Wśród wyreżyserowanych przez nią tytułów filmowych wymienić należy Jak zostać gwiazdą, Koniec świata, czyli Kogiel Mogiel 4, Podskromienie złośnicy, które odniosło wielki sukces na całym świecie, utrzymując się na 1. miejscu oglądalności przez kilka tygodni na platformie Netflix. Pod koniec stycznia tego roku do kin trafił film Baby Boom, czyli Kogiel Mogiel 5. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to intensywność. Miałam to szczęście i możliwość, że i korzystałam z Teatru Lalek jako dziecko i z teatru dramatycznego, z Filharmonii. Też tańczyłam w Zespole Pieśni i Tańca Wałbrzych przez kilkanaście lat. W związku z tym, jeśli Pan mnie pyta o to, co pierwsze przychodzi mi na myśl, to właśnie to doświadczanie intensywności i możliwości wykorzystania swojego potencjału. Wszystkie dotychczasowe gale ambasadorów połączone były ze zbiórką charytatywną na rzecz osób potrzebujących lub instytucji, które pomagają innym. Rok temu podczas licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych, ale ten rekord utrzymywał się tylko przez rok. Tym razem zbierano na leczenie chorych dzieci i pomoc psychologiczną dla najmłodszych. Zebrano w sumie 453 tysiące 500 złotych. Pobito także rekord najdroższej licytacji i to miano ponownie należy do pracy artystycznej dyrektora WGS BWA Piotra Micka, które ceramiczne dzieło sprzedano za imponujące 80 tysięcy złotych.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także pakiet, w skład którego wchodził obraz autorstwa Barbary Muchy-Brodzińskiej i zestaw porcelany z jej zdobieniami – 48 500 zł. Wizytę na planie programu Dzień Dobry TVN wylicytowano za 40 000.